O, to z statystami będę ja i Darek. Jakby ktoś miał sobie ochotę pobyć w szałasie. To... Wybrałam te buty. Witam serdecznie wszystkich, bardzo gorąco, 11 czerwca 2022, w pogodzie takiej sobie, 16 stopni, nie pada, czasem się słońce pokazuje, czasem się chowa, czasem zawiewa. Dzisiejszy film będzie poświęcony, zaraz wam pokażę, głównym bohaterem tego filmu będzie, o, to. Testuję dzisiaj swoje nowe buty. Zakupiłam sobie buty górskie, ponieważ moje stare są już zniszczone i średnio byłam z nich zadowolona. Poprzednie buty, które widzieliście na niejednym filmie, pokażę wam tutaj przebitkę, to były Helly Hansen i no, miałam je dobrych parę lat i stwierdziłam, że pora na nowe, ponieważ szczerze mówiąc, one sprawdzały się gdzieś tam w wspinaczkach górskich, dobrze trzymały mi kostkę, ale byłam średnio zadowolona z traperu. Dosyć często się zdarzało, że się gdzieś tam zawsze nogami gdzieś poślizgnęła. I po dłuższym czasie chodzenia bolała mnie w tych butach lewa stopa. Pewnie to jest gdzieś związane z jakimś kręgosłupem czy coś tam, jakąś wadą, nie wiem dokładnie. I szukałam butów z bardzo dobrą, wygodną wkładką. Zakupiłam sobie jakiś czas temu takie krótkie, lekkie buty, też górskie Adidas T-Rex i jestem z nich zadowolona, szczególnie z tego traktorka. I dlatego kupiłam sobie tego samego typu buty z wysoką kostką. A mają te buty taki oto traper. I właśnie chcę sprawdzić, zanim wyruszę gdzieś dalszą drogę, wysokie naprawdę góry, to chcę właśnie sprawdzić sobie je dzisiaj. Także doszłam do parkingu. Gdzie pójdziemy, to jeszcze nie wiem. Tutaj jest 7 szczytów do zdobycia, z czego my zdobyliśmy 3. Zaraz tam już tutaj główny dyrektor programu tam już rozwiązuje zagadkę. Czyli tak, tu mamy takie różne drogowskazy na różne wycieczki i teraz tak. Tu byliśmy jakieś 3 tygodnie temu. Tu byliśmy parę lat temu, z tego nie ma filmów, z tych dwóch wycieczek. I stwierdziliśmy, że chyba pójdziemy sobie nie jest 11 km, tylko 1,1 i chcemy tu jeszcze. Zobaczymy. Także jeszcze raz witamy serdecznie głównego bohatera filmu. Statystami będę ja i Darek. No i tłem będą te piękne oto widoki. Stąd już są piękne, mam nadzieję, że z góry będą jeszcze piękniejsze. Także będziemy z trasy się łączyć i będę dzielić się spostrzeżeniami. Może ktoś faktycznie też szuka sobie butów górskich, to będę wam opowiadać. Jakby ktoś miał sobie ochotę pobyć w szałasie, takim o fajnym, naturalnym, to proszę bardzo. O, jakieś strzały dochodzą. A co tutaj wisi? Jakieś gliniane, jakieś kubki, jakieś różne. Fajne. Można sobie zasiąść w szałasie i patrzeć na, nie wiem co to jest, stawik jakiś fajny. Fajne miejsce. Tak to wygląda z tej strony. Strzały dochodzą ze strzelnicy jakiejś. Jestem w połowie drogi.
wieje mocno, moje włosy to właśnie wam pokazują, bo to jest wiatrofon, łap czy coś tam. To jest sposób na pomiar wiatru, jak z jaką siłą wieje i skąd wieje, a wieje sobie stamtąd ten wiatr. Buty moje, na razie fantastycznie się w nich czuję. Wycieczka jest taka no, powiedzmy mało wymagająca jak na mnie i trochę marudziłam, tak mówię, taka mała góreczka, bo jak tam, to tu jest cel, nie? A wyszliśmy tutaj, a się okazuje, że to jest tam i tam jest tam. Mi się już podoba to podejście. Tu już jestem usatysfakcjonowana mega, bo na początek faktycznie, kiedy chcę sprawdzić buty, które mogłyby na przykład mnie obetrzeć, nie? Albo na przykład, nie wiem, no źle trzymać stopę albo coś, no na razie jestem mega zadowolona. Noga mega stabilna. Traper, bardzo dobra przyczepność do powierzchni. No na razie jestem po prostu na tak. Idziemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w dalszej części wycieczki. Tutaj jest literka czerwona T, czyli idziemy dobrze. I jestem, powiem wam, naprawdę mega happy, że jestem w górkach znowu. Nie wysokich, ale zawsze. To jest coś, co mnie po prostu nakręca i daje mi power na resztę tygodnia. Dobra, idziemy dalej. Dalej już jest tam daleko, zobaczcie jak dalej. Ależ on jest normalnie sprytny. Halo. A widzieliście, jaki starszy pan mnie minął? To mi się tak podoba w Norwegii, że ludzie starsi po prostu są aktywni. Chodzą po górkach, jeżdżą na rowerach, no naprawdę to mi mega imponuje. Idziemy sobie taką bardzo, patrzcie, fajną, przyjemną ścieżką wokół takich fajnych drzewek. A tam jakbyśmy chcieli pójść na Dalsnuten, byliśmy tam parę lat temu, no przepięknie tam jest, tam już nie ma filmu, bo wtedy jeszcze nie kręciłam. No naprawdę fajnie. Teraz troszeczkę znowu pod górkę. A tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że moje buty, tak jak wspominałam, Adidas T-Rex Performance, żadna to reklama, absolutnie. Jak reklama, to trudno, darmowa. A Darek ma z kolei swoje buty górskie firmy Salomon i jest bardzo, ale to bardzo z nich zadowolony. Bardzo. Powiedział, że na razie na żadne inne nie wymienia, bo są dobre, sprawdzają się, nie przemakają. Także tylko tyle chciałam powiedzieć. No i powoli zdobywam pierwszy szczyt. Dzisiejszy pierwszy szczyt. Szczyt 239 metrów nad poziomem morza, Evre Aikenuten. Piękny widok, cudowny. Z samego szczytu Sandnes. Widok na fiord. Gansfjorden. O, ale wieje tutaj. Cudownie tu widać, idę tam zobaczyć. Sam się poczuję. Ale fajnie. Wysoka, ale cudowna. Ale pięknie. Idę dalej zajrzeć. Muszę każdego miejsca zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Warto by było. Mimo, że kręciłam nosem, że takie niskie wzniesienie. Satysfakcjonuje, ale jednak warto było, zobaczcie. Ojej, ale mnie chyba za zwiat zdmuchnie normalnie. O Boże. O Jezus, tak wieje.
tej góry. Zobaczcie, jaka przepaść. O, lajuśku. A my parkowaliśmy tam. Myślałam, że tu. Nie, tam parkowaliśmy. Ja cię kręcę, ale wrażenie. Jezusiu. Cudownie. A my w ogóle jechaliśmy stamtąd. Tam daleko, o tam, tam. Widzicie tam taką wieżę, to jest wieża radiowa. A my tą wieżę widzimy z Zandbergu zupełnie z drugiej strony jeszcze. No i jechaliśmy sobie tutaj, tu. I potem wzdłuż fiordu od tej strony. Wspaniale. No i zaliczyliśmy pierwszy nasz cel, czyli Evre Eikenhütten. Niecały kilometr. Ku mojemu zdziwieniu i moich narzekaniach wcześniejszych, wycieczka była super. Nie dajcie się zwieść, to nie jest tam, to nie jest cel. Cel jest tam dalej, za tą górką jeszcze. Druga górka. Pięknie, po prostu pięknie, polecam. Polecam. Taka nie za trudna, nie za łatwa, taka rozgrzewkowa. A my idziemy teraz, proszę bardzo. To jest to, Darek? Fjokstadtunne? Nie, Fjokstadtnuten. Czyli teraz idziemy tutaj na 2 km, Fjokstadtnuten. Zobaczymy, co nam teraz ta wycieczka przyniesie. Tylko myśmy, ja mam wrażenie, że myśmy szli, Darek, tam. Tak, my szliśmy tam. A tędy wracaliśmy. Właściwa trasa jest tam w zasadzie. Tędy wracaliśmy, na pewno, pamiętam. Bo tam jest narysowana. Myśmy schodzili z Dalsnuten tędy. Tak, z tamtego szczytu z Dalsnuten jest przepiękna panorama na Stavanger. Właśnie od tamtej strony. I jak my byliśmy parę lat temu, wtedy to było dobrze powyżej 5 lat, bo nie mieliśmy czterosuni wtedy. Bo tak, na pewno było to około 5-6 lat temu, jak tu byliśmy. Taka była piękna pogoda, słoneczko, była piękna panorama na Stavanger. Ale my dzisiaj omijamy Dalsnuten i idziemy gdzieś sobie, gdzieś tam. Może to tam? Zobaczymy. Dzisiaj jest tak bardziej pochmurno, ale i tak jest pięknie. Nie jest zimno. Jesteśmy już prawie u celu. Zobaczcie, jak ja wyglądam, zmagana wiatrem. Naszym celem jest Fjokstadtnuten. Idziemy sobie tam. Około 300 metrów nad poziomem morza. Dla tych, których razi mówienie 300, to jest, mówię, 300. Około 300. Darek już jest, już zdobył szczyt. Teraz moja kolej. Byliśmy tam poprzednio, pamiętacie? Ten Evre coś tam, bo już zapomniałam nazwy. I zdobywamy drugi dzisiejszy nasz szczyt. Próbując moje nowe buciki. Bo taki był cel głównie wyprawy. Główny cel wyprawy było sprawdzenie butów. No a wiadomo, przy okazji widoki. I no widoki, no i przede wszystkim to lubię to właśnie teraz, co lubię, czyli wspinanie się, uczucie tej satysfakcji, że choć to jest trudno, ale jednak się udaje.
jesteśmy już prawie. Już prawie. Aby ze mną. Ostro wieje dzisiaj, niestety. I jesteśmy, zobaczcie, mówiłam, że koło czystu 295. Zobaczymy widoczek z tej górki. O, ale fajnie. Wow! Cudownie. Szkoda, że kacuneczko się zrobiło. My sobie, kochani, z tych wzniesień i tak natknęliśmy się na takie fajne jakieś pozostałości po czymś, po jakimś domku. Patrzcie, jakie fundamenty, jak to musi tu być długo. Drzewa powyrastały ze środka. Fajne, co nie? Taka ciekawostka na koniec. Tu nawet jakieś pozostałości rurociągu. Jakieś kanalizy czy czegoś. A tam jest droga i właśnie za chwilkę będziemy już niedaleko parkingu, gdzie mamy samochód postawiony. Ciekawe, czy tutaj cokolwiek było w tym miejscu, czy miało być coś i nie powstało. No i słuchajcie, kochani moi, kończy się na dzisiaj mój czas antenowy, że tak powiem. Film był poświęcony tym oto bucikom. Jeszcze raz tylko pokażę. Sprawdzenie ich generalnie. O to nam chodziło, mi chodziło. I czyli tak, moje buciki górskie Adidas Performance T-Rex sprawdziły się naprawdę na piątkę. W opisie o tych butach, jak już nawet kupiłam je, potem się tym zainteresowałam, było napisane tak, że one mają za zadanie trzymać dobrze kostkę. Bardzo dobra ma być przyczepność ze względu na taki traktor Continental, że są oddychające, czyli noga się nie poci i że zapobiegają uczuciu zmęczenia. I dzisiaj stwierdzam, że wszystkie te punkty są na tak. Nie wiem, jak to będzie, jak będzie gorąco, jak będą jakieś bardziej wymagające wycieczki górskie. Dzisiaj byliśmy około chyba 2 godzin, może troszkę więcej w drodze. Zaliczyliśmy 2 wzniesienia, nie za wysokie, powyżej 200, między 200 a 300 metrów nad poziomem morza. Kamieniste, więc faktycznie można było sprawdzić. Były takie miejsca trochę podmokłe, więc trochę i mokro. Nie ślizgałam się, ani razu się to nie zdarzyło. Na razie jestem tymi butami zachwycona, a jeśli kiedyś tam w jakiejś innej wyprawie, podczas innej wyprawy się okaże, że coś jest nie tak, to wam to po prostu powiem. Na tą chwilę moje stare buciki Helly Hansen idą do piwnicy, chowam je, nie wyrzucam. Są to buty awaryjne. Wiele ze mną przeżyły, wiele ze mną kilometrów zrobiły, wiele wspinaczek, ale nie byłam z nich tak naprawdę w 100% zadowolona. Bolała mi zawsze w nich lewa stopa. Pewnie to nie wina butów, pewnie wina mojego organizmu. No ale każdy ma inne stopy, każdy ma inny organizm. I po prostu to też pewnie nie jest wina butów. Pewnie wina moja. Ale tak jak mówię, każdy musi sobie do siebie dopasować. Ja na razie wybrałam te buty i uważam, że są dobre. To dzisiaj na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć! Teraz tak, jeszcze tak chciałam tylko pokazać. Jesteśmy w ogóle w Gramstad. Cała mapka tutaj tych pięknych różnych szczytów, wzniesień. I tak, zdobyliśmy 5-6 lat temu Dalsnutem. Około 3 tygodni temu byliśmy tu i tu. Dzisiaj mamy za sobą Evre Aiketun, Aikenut, przepraszam. I mamy dzisiaj tu zdobyte. A zobaczcie, ile jeszcze tutaj różnych fajnych miejsc. Tutaj, tutaj, tu, 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 tu. Piękne. Tutaj jeszcze nieraz przyjedziemy. I chyba tutaj, zdaje się, jest najwyższe wzniesienie. Na ten fiord patrzyliśmy sobie z Evre Aikenut. Gansfjord. No, miejsce jest niesamowite. Jest co
oglądać, jest na co się wspinać, także to coś dla mnie.